Raz, raz. Witam was serdecznie tutaj. Posłuchajcie, mamy dla was dobrą nowinę. Wiecie, jaka jest dobra nowina? Że Jezus oddał życie na krzyżu za was wszystkich. Wiecie o tym? I to jest prawda. To nie jest bajka. Naprawdę, Jezus oddał życie za wszystkich ludzi na tej planecie. I to jest największa rzecz, która się wykonała. A wiecie dlaczego? Bo w tym momencie, kiedy Jezus oddał życie i Jego święta krew spłynęła, możecie mieć życie wieczne. Wiecie? Możecie mieć życie wieczne. Bo każdy człowiek rodzi się duchowo umarły. Ale dobry Ojciec w niebie pomyślał nad nami wszystkimi i wiecie co? I dał Jezusa. Dał Jezusa za nas wszystkich, abyśmy mieli życie wieczne. I my żeśmy tego doświadczyli w swoim życiu i dlatego tutaj jesteśmy, żeby świadczyć o Jezusie, jaki On jest dobrym Bogiem. Naprawdę. Ludzie, musicie się zastanowić nad swoim życiem, wiecie? Naprawdę. Dopóki jest wszystko w porządku, to jest okej. Ale naprawdę. Ja musiałem wiele rzeczy w swoim życiu przeżyć, żeby przyjść do Jezusa. Ale nie dlatego, że On mnie smalił gdzieś tam w ciepłym kraju, czy cokolwiek zrobił, tylko przez moje grzeszne życie. Wiecie, przez moje grzeszne życie musiałem wiele, wiele doświadczyć, żeby naprawdę przyjść do Jezusa. A my dzisiaj jesteśmy tutaj dla was, żeby się podzielić tym, żebyście nie musieli przechodzić jakiejkolwiek rzeczy. Posłuchajcie, tu średnia wieku, jaka przechodzi, to jest, no nie wiem, no, 25 lat, może i mniej. Może i mniej. To my jesteśmy dla was, żeby wam powiedzieć o żywym Bogu, o żywym, prawdziwym Jezusie. Posłuchajcie, ja myślałem, że znam Jezusa. Byłem ministrantem, wiecie? Wiecie, to do ministra, co nie? Taki, co dzwonkami dzwoni. Ale on nic nie wie, bo tylko dzwoni tymi dzwonkami. Naprawdę. Ja byłem takim religijnym ministrantem. Dzwoniłem tymi dzwonkami, a nic w moim życiu się nie zmieniało. No i co? I dlaczego się nie zmieniało? Ponieważ dałem Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Ale przyszedł kiedyś taki dzień w moim życiu, że zawołałem do żywego Jezusa. 2500 kilometrów stąd. Szedłem sobie chodnikiem i zawołałem: Jezu, Jezu, jak jesteś, to przyjdź do mojego życia. Ej, co? Jak myślicie? Przyszedł. Jezus nie jest głuchy i przyszedł do mojego życia. I tak samo wy, szczerze, wszyscy, jeżeli chcecie być z Bogiem, naprawdę On jest dobry. Jeżeli chcecie być z Bogiem, to musicie też szczerze zawołać do Boga. Tam, gdzie jesteście, musicie zawołać do Boga. Bo mam dla was smutną wiadomość. Jak do Niego nie zawołujecie, nie zawołacie, nie zawołacie, to pójdziecie do gara. Wiecie, jak wygląda garnek, co nie? Wyciszcie, dobra? To naprawdę. Jak się Pan nie narodzi z Bożego Ducha, to Pan pójdzie do gara. Wiecie, co to jest gar? No to wiecie, no. I tam się co? Gotuje, no. No tylko tak żartobliwie do was mówię. Ale w słowie pisze, że tam jest naprawdę nie za ciekawie. Ale jak chcecie się dowiedzieć, bo jesteście w kraju chrześcijańskim, to sobie pokupujcie Biblię albo spółek i powyciągajcie tam zakurzone, co tam myszy na nich tańcują i nie wiadomo co. I sobie poczytajcie, naprawdę. I sobie poczytajcie, bo jesteście narodem chrześcijańskim. Jak jesteście narodem chrześcijańskim, to musicie się w makówki puknąć. Tak, w makówki musicie się puknąć, no naprawdę. O to chodzi w tym życiu. Wszyscy się tylko pójdziesz do roboty, to wszyscy tylko o papieżu gadają, o świętych, o to i tamto. Tylko nie ma w życiu tego, ludzie. To walniecie się w makówy wreszcie. Naprawdę. Bo tego nie widać w życiu. Bo tylko Jezus żywy może zmienić człowieka. Nie religia, nie świrowanie, chodzenie do kościoła. Tak jak ja chodziłem do kościoła, dzwonkami dzwoniłem i w moim życiu nic się nie zmieniło, nic. Bo nie spotkałem żywego Jezusa. I każdy człowiek powinien, wiecie co? Ja mam serce do ludzi, dlatego mówię to. Że każdy człowiek powinien przyjść do Jezusa. Ale słuchajcie, ale nikt nie ma przymusu. Ludzie. Bo Bóg nie zrobił robotów z nas, wiecie? On jest taki mądry, że dał nam wolną wolę. Wiecie, co jest wolna wola? Ty sobie możesz robić, co se chcesz. Naprawdę.
bo nie chce robić, co chcesz, bo nie zrobił z nas robotów. I dlatego masz wolną wolę. I dlatego, bo to jestem tutaj i tą gębę drę, żebyście wiedzieli o tym, że jak chcecie iść do nieba, to musicie się na nowo narodzić. A jak chcecie się dowiedzieć, jak się na nowo narodzić, to albo sobie wyczytacie w Biblii, albo tu przyjdzie do tych fajnych ludzi, którzy tutaj są. Bo my wam szybciej to powiemy, żebyście tam sobie doszli do tego. Naprawdę. To, że Jezus zamieszkał w naszych sercach, to jest świadectwo to, że dzisiaj tutaj jesteśmy i wiecie co, i krzyczymy przez mikrofon o tym, że naprawdę Jezus istnieje. Wielu ludzi, słuchajcie, na kupę czasu tak przez mikrofon mówię do ludzi i większość ludzi się czasami przychodzi i się pyta: ty łysa pało, ile ci płacą za to, że ty siedzisz tutaj, że stoisz z tym mikrofonem i gębę drzesz? Powiem wam, że za darmo to robię. Wiecie dlaczego? Bo Jezus zmienił moje życie. Za darmo to robię. Nikt mnie tutaj nie przymusza, nie przymusza mnie tutaj nikt, naprawdę. Naprawdę. I to jest przesłanie dla was. Posłuchajcie. Naprawdę. Każdy człowiek... Słuchajcie, dzisiaj ludzie szukają miłości w życiu. Wiecie co? A ta głupia telewizja i te całe te media pokazują, że szmal to jest, wiecie co, to jest spełnienie i to jest miłość. No ściema taka, że koniec. Bo ludzie, jak ja jeszcze nie znałem Jezusa, to im więcej miałem szmalu, tym więcej byłem walnięty. No poważnie. A teraz jestem nowonarodzonym człowiekiem i naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem. Dlatego zostawiam wam z tym, abyście ci tutaj słuchacie, abyście pomyśleli nad swoim życiem. Najlepszego.